Dobrze. Halo? Jesteśmy w ciszy. No nie jesteśmy w ciszy. Dobrze, okej, cieszę się bardzo. Tak więc tematem mojej prezentacji będzie wpływ, oddziaływanie kopalń no, istniejących oraz projektowanych zagłębia, lubelskiego zagłębia węglowego na wody podziemne oraz powierzchniowe. A zatem tematem, tak jak wspomniałem, będzie ten wpływ eksploatacji wybranych złóż węgla. Nie ukrywam tutaj w środkowej części, te bardziej szczegółowo analizowałem, ale najpierw tytułem wstępu powiem ogólnie. Lubelskie zagłębie węglowe to jest 11 udokumentowanych złóż węgla kamiennego. One są położone w obrębie takiej struktury geologicznej, zwanej Niecką Nadbużańską. Ona jest fragmentem oczywiście platformy wschodnioeuropejskiej. No, położone są, jak widać, na generalnie na północny wschód od Lublina, na północny zachód od Chełma i południe od Parczewa. To jest tych ciągu długości kilkudziesięciu kilometrów. No i właśnie, jeżeli spojrzymy na profil geologiczny otworów tego lubelskiego zagłębia węglowego, to jest oczywiście przekrój przez fragment po jednego ze złóż, ale można by powiedzieć, że w bardzo podobny sposób kształcony jest te utwory skalne na właściwie w obrębie całego zagłębia. I tutaj proszę zwrócić uwagę na tą warstwę, która tutaj jest określona literami C, W, A, B. To są oczywiście osady grupy karbonu, te węglonośne, eksploatowane przez kopalnię Bogdanka. No, na głębokości 800-900 metrów zalegają tam pokłady węgla. Tutaj najistotniejszy z nich to ten pokład numer 395. Nad nim zalegają utwory jurajskie, które tutaj reprezentowane są przez wapienie, podrzędnie też piaskowce. Potem mamy taką cieniutką, ale niestety ważną warstwę geologiczną, to jest dolna kreda, to jest piętro Albu. Tam znajdują się piaski o własnościach kurzawkowych. Nie są to nawet piaskowce lub takie słabo związane piaskowce, ale przede wszystkim piaski, które tworzą kurzawki. A nad nimi zalega miąższa warstwa kredy piszącej margliwa, pieni marglistych, tego typu utworów o miąższości no, nawet do 500 metrów. Jest ona szczególnie istotna z hydrogeologicznego punktu widzenia. Nad nią zalegają już osady czwartorzędowe, czyli piaski i żwiry wodnolodowcowe zazwyczaj, ponadto gliny zwałowe czy iły. Przy czym ten czwartorzęd nie wszędzie przykrywa utwory górnej kredy, dlatego te margle czy inne te osady węglanowe odsłaniają się również na powierzchni terenu. Spośród złóż, którymi będę się zajmował, które będę omawiał w tym wystąpieniu, będą to złoża Lublin, to jest to takie rozległe, tak jak tutaj zaznaczam, w jego obrębie wyznaczono osobne złoże. To są takie dwa obszary eksploatacyjne lubelskiego zagłębia węglowego K6 i K7. A oprócz tego jeszcze złoże Sawin, najrozleglejsze z nich wszystkich, tutaj na północnym wschodzie. No i oczywiście dla porównania tutaj lokalizuję też złoże Bogdanka eksploatowane przez kopalnię węgla o takiej samej nazwie, dlatego też zaznaczone są tutaj granice zarówno obszaru górniczego, jak i terenu górniczego tej kopalni. Jaką charakterystykę mają te złoża? Spośród nich, jak wspomniałem, tylko jedno jest eksploatowane, Bogdanka, dlatego ono jest najlepiej rozpoznane. Tutaj mamy nie tylko kategorię C1, zasoby bilansowe, ale też kategorię A plus B. Oczywiście również część zasobów jest rozpoznana jedynie w kategorii C2. Rozpoczęto eksploatację w 1982 roku. Przewidywany czas jej zakończenia to około roku 2040. Złoża Lublin, K6, K7 i Sawin, no to oczywiście złoża jedynie przewidywane do eksploatacji.
Jak widać, każde z nich w kategorii C1 będzie, no, ma po około 500 milionów metrów ton węgla kamiennego w tych złożach udokumentowane, przy czym złoże Sawin ma udokumentowane zasoby jedynie w kategorii C2, czyli mniej, słabiej zweryfikowane, ten szacunek jest mniej pewny. No i tutaj czas, w którym miałyby one być eksploatowane, no to teoretycznie już od teraz, prawda, przynajmniej Lublin od 2025, no przez kolejne 30 lat, a złoże K6, K7 jedynie przez kilka lat u schyłku funkcjonowania kopalni Bogdanka, bo to tylko za pośrednictwem kopalni Bogdanka miałoby być ono jedynie udostępnione. Co do złoża Sawin, no nie dotarłem jak dotąd do jakichś wiarygodnych szacunków, kiedy miałoby być ono eksploatowane, no ale raczej dobrze, że nikt tam się konkretnie nie zamierza na ten obszar. Jak kształtują się stosunki hydrogeologiczne na tym obszarze? Tak jak widać, przekrój hydrogeologiczny właściwie odzwierciedla budowę geologiczną, czyli mamy karbońskie piętro wodonośne, tutaj najgłębiej, następnie jurajskie piętro wodonośne, kredowe piętro wodonośne i takie czwartorzędowo neogenickie. Te utwory neogenu, to jest dawniej mówiono na to trzeciorzęd, to są utwory występujące lokalnie, zazwyczaj są nieprzepuszczalne, jakieś tam iły, czasem podrzędnie piaski. Ma to naprawdę niewielkie znaczenie w tej części Lubelszczyzny. Proszę jednak zwrócić uwagę na jedną zależność. Jest ona zresztą dość charakterystyczna, że im głębiej, tym mineralizacja wód podziemnych rośnie. Czyli o ile w piętrze czwartorzędowym, kredowym i jurajskim jeszcze mówimy o wodach o zwykłej mineralizacji, o tyle tam w karbońskim piętrze wodonośnym mówimy już o wodach mineralnych, czyli o mineralizacji wyższej niż 1000 mg na decymetr sześcienny. Jakie te piętra wodonośne są? No więc omawiając je od najstarszego. Współczynnik filtracji to jest taki parametr, który mówi nam o tym, na ile przepuszczalne są skały, które tam są wodonośne. Im niższa wartość, tym słabsza jest ta przepuszczalność, tym mniej wody jest w stanie przewodzić ten kompleks wodonośny i tym mniej wody jest tam zgromadzone. Więc to jest taki, można powiedzieć, takie kryterium, po którym możemy się od razu zorientować, no, czy tej wody jest wystarczająco dużo i czy ona ma jakieś znaczenie dla gospodarki człowieka. Tak jak wspomniałem, w piętrze karbańskim mamy wody podziemne w piaskowcach, są to wody mineralne i zmineralizowane. Są to wody mineralne, więc ponieważ jest ich niewiele, ponieważ są one zmineralizowane, nie są one i nie będą zainteresowaniu działalności człowieka ze względu na to, że po pierwsze są na dużej głębokości, po drugie ich skład chemiczny jest nieodpowiedni. Wody piętra jurajskiego są już wodami zwykłymi, występują one w tych spękanych, skrasowiałych takich wapieniach. One też są nieużytkowane, ale przede wszystkim dlatego, że one występują głęboko. Nie opłaca się wiercić studni na głębokość 600 metrów, skoro mamy wody podziemne na tym obszarze na głębokości kilkudziesięciu metrów. Z tego samego powodu też nie są wykorzystywane wody podziemne, wody zwykłe kredy dolnej, ponieważ jak już wspomniałem, tam są piaski kurzawkowe, to nie jest skała lita, a więc piasek po prostu napływałby pod dużym ciśnieniem do samego otworu studziennego, poza tym one też są na tych znacznych głębokościach rzędu kilkuset metrów. Natomiast wody podziemne górnokredowego poziomu wodonośnego są najistotniejsze na danym obszarze, na tym obszarze, w tej części Lubelszczyzny. To jest poziom wodonośny o mięższości około 200-300 metrów i tak naprawdę te wody podziemne znajdują się w spękaniach tych skał. To jest tak naprawdę główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lubelszczyzny, przynajmniej wschodniej części Lubelszczyzny. Ten górnokredowy poziom wodonośny. Podrzędnie korzysta się również z wód poziomu czwartorzędowego. Tam w piaskach i żwirach, zazwyczaj wodno-lodowcowych, no, są poziomy wodonośne, których mięższość nawet sięga do paru dziesięciu metrów, ale ten poziom wodonośny, to piętro wodonośne ma znaczenie drugorzędne, bo tak jak wspomniałem, o ile
wody kredowe poziomu górnokredowego występują wszędzie na całym tym obszarze i jest ich więcej, o tyle wody poziomu czwartorzędowych poziomów wodonośnych występują lokalnie, miejscowo i zasoby ich są zazwyczaj mniejsze, aczkolwiek są one ujmowane przez gospodarskie studnie kopane, przez abisynki, przez inne tego typu obiekty i oczywiście częściowo też przez ujęcia wód, ale tak jak powiedziałem, podrzędne ma to znaczenie. No i właśnie tutaj ze względu na tak dobrze rozwiniętą te utwory górnej kredy, spękane utwory węglanowe, we wschodniej części województwa lubelskiego mamy wyznaczony główny zbiornik wód podziemnych Niecka Lubelska Chełm Zamość, GZWP numer 407. Ten główny zbiornik wód podziemnych to jest tak naprawdę, należy do najcenniejszych zasobów wód podziemnych na terenie Polski. Ogólnie główne zbiorniki wód podziemnych to są właśnie te najcenniejsze zasoby. Dlaczego? Dlatego, że znajduje się tam dużo wód zwykłych, duża ilość wód zwykłych o dobrej jakości i stabilnych parametrach chemicznych. Dlatego to one są powszechnie używane, użytkowane na tym obszarze. Tak jak wspomniałem, ta strefa spękań sięga nawet do 300 metrów w stropie. Natomiast jak już wcześniej wspomniałem, ta dolna część, spodnia część tego kompleksu, bo te utwory górnej kredy mają nawet do 500 metrów, ta dolna część, ona jest niespękana, ona z kolei nie przepuszcza wód podziemnych. I między innymi dzięki temu mamy te korzystne warunki występowania tych wód podziemnych. No, przy czym właśnie, nie dość, że one są najczęściej wykorzystywane w działalności człowieka, one również na obszarach, na których ta kreda odsuwa się na powierzchni terenu, one zasilają również ekosystemy, te szczególnie cenne, czyli ekosystemy podmokłe, bagienne, torfowiskowe na tym obszarze. Teraz spójrzmy na strefy ochronne tego głównego zbiornika wód podziemnych. Jeżeli spojrzymy na te złoża Lublin, LZWK6, K7 czy Sawin, to proszę zwrócić uwagę, że niemal cały obszar tych złóż, no większość, znajduje się w tym pierwszym podobszarze ochronnym A. To znaczy, że znajduje się to w najwyższej strefie ochrony tego głównego zbiornika wód podziemnych. To oznacza, że są to obszary najbardziej podatne na zanieczyszczenia wód podziemnych tego zbiornika z powierzchni terenu. Tutaj dopowiem, że ta luka taka duża, tutaj taki rozległy obszar, to nie oznacza, że tutaj nie ma żadnej strefy wysokiej wrażliwości. Tutaj jest to eksklawa Poleskiego Parku Narodowego. Po prostu autorzy dokumentujący ten główny zbiornik wód podziemnych, wody jego, stwierdzili, że skoro tutaj jest Park Narodowy, no to wody podziemne już obecnie są chronione w należytym stopniu i że nie ma potrzeby wydzielania tutaj strefy ochronnej. Strefy ochronne wyznacza się na terenach użytkowanych przez człowieka, powiedziałbym konwencjonalnie, prawda, czyli tam, gdzie się prowadzi działalność przemysłową, rolną, leśną. No i właśnie, jeżeli już mamy te warunki hydrogeologiczne, no to teraz spójrzmy na to, czym jest kopalnia głębinowa. Jeżeli kopalnia głębinowa wydobywa węgiel, no to musi najpierw go udostępnić za pomocą szybu oraz chodników. Tutaj powiedzmy, że ten chodnik urabia ten pokład węgla. No i żeby móc go urabiać, żeby móc wydobywać ten węgiel na powierzchnię, najpierw musi odwodnić górotwór, czyli odwodnić, odpompować wody z tej części górotworu. I to, co niebieską linią zaznaczyłem tutaj, to jest właśnie lej depresji, czyli strefa, w której zwierciadło wód podziemnych uległo obniżeniu, zostało sztucznie obniżone przez człowieka na skutek odwadniania kopalni, no po to, żeby móc eksploatować to złoże. Tak jak widać, te karbońskie piaskowce, one zostaną w całej swojej objętości lub w większości odwodnione. Natomiast te utwory nieprzepuszczalne, one już nie będą odwadniane, ponieważ same z siebie nie są zawodnione, nie przewodzą wód wolnych.
Dlatego ten lej depresji, on będzie, tak zwany, to jest tak zwany naporowy lej depresji, on jest tylko pod powierzchnią terenu, on nie będzie miał skutków na powierzchni terenu. Nie należy się więc spodziewać, że na skutek eksploatacji węgla kamiennego w tych złożach, że znikną na przykład wody powierzchniowe, jak to się czasem dzieje w przypadku lejów depresji kopalń węgla brunatnego, czy niektórych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Tutaj tych zjawisk nie należy oczekiwać. Niemniej jednak oddziaływania negatywne jak najbardziej będą występować. Ponieważ, po pierwsze, w momencie, gdy już taki fragment złoża, takie pole wydobywcze zostanie już wybrane, to eksploatacja jest prowadzona metodą na tak zwany zawał stropu. To znaczy, że pozostawia się to wszystko, a ciężar skał nadkładu powoduje, że pękające te dolne warstwy w końcu zasypią to wybrane pole, natomiast wyżej ległe warstwy ugną się, tworząc taką nieckę obniżeniową na powierzchni terenu. Ale to nie tylko sama niecka z osiadania się utworzy. Przede wszystkim ulegną znacznemu spękaniu kompleksy wodonośne, te, które znajdują się powyżej, czyli jurajskie piętro wodonośne, dolnokredowe, a nawet te spękania mogą sięgnąć górnokredowego poziomu wodonośnego, czyli tego, w którym znajduje się główny zbiornik wód podziemnych, ten 407. Przede wszystkim na pewno zostaną udrożnione uskoki, które tam występują, zostaną udrożnione szczeliny, mogą się pojawić dodatkowe nowe szczeliny. W związku z tym po zawale stropu następuje zazwyczaj zwiększony napływ wód podziemnych do wyrobiska właśnie ze względu na rozwój tej strefy spękań. Dopiero po jakimś czasie, po zdrenowaniu, pompowaniu jej, dopływ do kopalni maleje. Ale tak jak powiedziałem, to co dopływa do kopalni odpływa właśnie z tych kompleksów wodonośnych, a w naszym przypadku jest to bardzo istotne, ponieważ są to wody, między innymi mogą być to wody tego głównego zbiornika wód podziemnych. Jeżeli mówimy o samych nieckach obniżeniowych, spójrzmy tutaj na przykładowe takie złoże. Tutaj w tej części mamy złoże Bogdanka, a tutaj mamy to złoże K6, K7, połączone z obszarem K3, bo one razem miały być projektowane do odwodnienia. Tutaj właśnie, jakiej wielkości tych niecek należy się spodziewać? W zasadzie zasięg tych niecek obejmuje całość tych złóż, czy większość, ponieważ inwestor przewiduje wybranie całego tego złoża, czyli prace górnicze na całym tym obszarze. Skutkiem tego pojawić się powinny nieckie obniżeniowe o głębokości tu w centralnej części do 4 metrów. Zazwyczaj 2 do 3 metrów. Większość tych niecek ma głębokość najgłębsze, tak jak mówię, tutaj do 4. Aczkolwiek nieckie obniżeniowe mogą osiągać większe głębokości. To zależy po prostu od tego, ile pokładów węgla jest wybierane i jaka jest łączna wysokość chodników na różnych poziomach wydobywczych. Im więcej tych chodników i większe są ich wysokości, suma tych wysokości chodników, tym głębiej, można powiedzieć, zapadną się te kompleksy skalne i tym głębsza powstanie niecka obniżeniowa. Na obszarach, tutaj spójrzmy na jedną rzecz. To wszystko, o czym mówimy, odbywać się będzie na obszarach cennych przyrodniczo, chronionych już obecnie. Najcenniejszy Poleski Park Narodowy znajduje się przede wszystkim na złożach orzechów oraz sawin, ale oprócz tego mamy obszary Natura 2000, mamy rezerwaty przyrody, które występują oprócz tych dwóch złóż jeszcze na tych pozostałych. Właściwie każde ze złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego na jakimś obszarze pokrywa się z obszarem ochronnym, więc właściwie każde z nich jest konfliktowe w mniejszym lub większym stopniu. Z jakimi zagrożeniami dla obszarów podmokłych wiąże się eksploatacja węgla kamiennego? Przede wszystkim jest to powstanie zalewiska, te zagłębienia, jak już było widać, one są, część z nich przynajmniej jest bezodpływowa, wody nie mają gdzie odpłynąć, a więc będą się gromadzić na powierzchni terenu.
Czyli powstawać będą zalewiska, będą zalewane te obszary. Po drugie, na stokach nieco kopniżeniowych i w sąsiedztwie ich krawędzi z kolei ulega często zwierciadło wód podziemnych obniżeniu, a więc mamy do czynienia z osuszaniem tych terenów. Ponadto, ponieważ na tych obszarach prowadzona jest normalna działalność gospodarcza, rolna, leśna, no to w celu ograniczenia tych zalewisk odwadniane są one, czyli odpompowywane są z nich wody. A to oznacza, że obniżane jest dalej zwierciadło wód podziemnych. Jeżeli na takim obszarze znajdują się jakieś obszary podmokłe, to powiedzmy sobie uczciwie, nie ma szans, żeby spełnić wymóg, taki na przykład jak, tutaj cytat jest, utrzymanie poziomu wody na głębokościach od 10 cm pod poziomem terenu do okresowego zalewania ich do 2 cm nad poziomem terenu. Jest to niemożliwe, ponieważ grunt przemieszcza się o kilka metrów, a zwierciadło wód podziemnych również w ślad za nim. Tak więc część tych siedlisk podmokłych zostanie albo zalana, albo przesuszona. W każdym razie nie należy się spodziewać, że ich stan będzie nienaruszony, czy też, że nie będzie się to wiązać z żadnymi szkodami dla gatunków, które tam bytują. No tutaj największym zagrożeniem, najbardziej konfliktowym z tych czterech omawianych złóż jest złoże sawin. Złoże sawin przewidywane do eksploatacji, mimo że w centralnej jego części jest eksklawa Parku Narodowego, a tam rozległe obszary podmokłe, takie jak Krowie Bagno czy Bagno Staw. Tam, no właśnie jak spojrzymy na przekrój geologiczny, proszę spojrzeć, tutaj mamy torfy podścielające jakąś warstewkę mułków z piaskami, no czymś, jakichś takich utworów słabiej przepuszczalnych, ale to wszystko od razu położone jest na tej kredzie, na tych marglach spękanych, dobrze zawodnionych. A więc w razie utworzenia się niecki obniżeniowej, no z pewnością będzie negatywny wpływ na ekosystemy znajdujące się na tych obszarach podmokłych. I drugie zagrożenie, również bardzo ważne, hydrogeologiczne. Otóż nie ma gwarancji wtedy, że zasoby tego głównego zbiornika wód podziemnych zostaną zachowane, bo tak jak wspomniałem, pojawiająca się sieć spękań, udrażniające się uskoki i szczeliny, które już obecnie tam istnieją, niewątpliwie część zasobów tego głównego zbiornika wód podziemnych zostanie przechwycona. Nie ma na co liczyć, że to zostanie, że to się uchowa. Tak więc te konsekwencje negatywne idą w pewnej strony dla ekosystemu, z drugiej strony dla zasobów wód podziemnych. Kolejną kwestią jest zasobnik domowy. Kopalnie Bogdanka wystarczy spojrzeć. Proszę spojrzeć, jak w ostatnich kilku latach, ostatnich 10 latach rosła mineralizacja ogólna wód dołowych odpompowywanych z Bogdanki. Tutaj są to jeszcze wody zwykłe, ale widać wyraźnie, że dąży to w kierunku wód mineralnych. Z czego to wynika? Po pierwsze dlatego, że tam głębiej pod spągiem tych eksploatowanych pokładów węgli kamiennych znajdują się wody jeszcze bardziej zasolone. W utworach dewonu, które to podścielają, już mineralizacja wynosi nawet kilkadziesiąt gram na litr. Przypuszczalnie za pośrednictwem uskoków jest dopływ częściowo przynajmniej tych solanek i dlatego sukcesywnie mineralizacja tych wód rośnie. Ma to swoje znaczenie, o czym za chwilę powiem, ale oprócz tego jeszcze jedno zjawisko, mianowicie kwaśny drenaż górniczy. Kwaśny drenaż górniczy to jest takie zjawisko, które wiąże się z siarką, związkami siarki, które występują w węglach kamiennych. Ta siarka w kontakcie z powietrzem atmosferycznym, z tlenem, ulega utlenianiu się przy obecności wody, powstaje wtedy kwas siarkowy. Kwas siarkowy jest silnie agresywny i on wchodzi w reakcje intensywne ze skałami, rozpuszcza minerały, rozpuszcza metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, nikiel, rtęć, rozpuszcza też, czy też wyłogowuje pierwiastki promieniotwórcze, takie jak uran czy tor.
takie zasolone wody, bo jak już wspomniałem, mineralizacja wód tych roślin, te chlorki, stężenie tych chlorków rośnie, zawierające też metale ciężkie, są odprowadzane do wód powierzchniowych. No, odbiornikiem wód z kopalni Bogdanka jest rzeka Świnka i wraz ze wzrostem mineralizacji tych wód wody dołowe będą coraz silniej oddziaływać negatywnie, coraz bardziej będą pogarszać stan chemiczny wód tej rzeki. Jeżeli zapadnie decyzja o rozszerzeniu eksploatacji, no to sumaryczny ładunek tych soli, tych metali ciężkich i radionuklidów będzie większy, a więc oddziaływanie na wody powierzchniowe będzie jeszcze silniejsze, no i należy się spodziewać wtedy dalszego sukcesywnego pogarszania się stanu wód powierzchniowych. Co więcej, kopalnie węgla kamiennego, nawet po zatopieniu, po skończeniu eksploatacji, po zatopieniu, one nadal stanowią ognisko zanieczyszczeń, już wtedy w mniejszym stopniu, ale wody zawierające te substancje dalej są uwalniane do wód powierzchniowych, czego przykładem są zlikwidowane kopalnie czy Górnego Śląska, czy Dolnośląskiego Zagłębia, które już nie funkcjonuje, kopalnie w Nowej Rudzie czy w Wałbrzychu. W związku z tym moim zdaniem, to jest taki mój główny zarzut do dotychczasowych opracowań związanych z planami eksploatacji węgla kamiennego na tym obszarze, jest przede wszystkim brak dokumentacji hydrogeologicznych, czyli takiej dokumentacji, które szczegółowo analizują te zagadnienia, te zagrożenia, o których ja tutaj mówiłem, ale w sposób szczegółowy. Żadne z tych złóż nie ma opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej, oprócz złoża Bogdanka, które jest eksploatowane. Opisane zagrożenia w takim razie nie zostały przeanalizowane, nie wiemy zatem, jaka będzie intensywność tych zjawisk, nie wiemy, jaki będzie zasięg, jak długo będą trwać. W związku z tym koniecznym jest opracowanie takich dokumentacji hydrogeologicznych, które będą szczegółowo analizować oddziaływanie na obszary prawnie chronione, czyli Park Narodowy, Obszary Natura 2000, rezerwaty, na obszary podmokłe w szczególności, które tam się znajdują, oraz zrzutu wód zanieczyszczonych do wód powierzchniowych, ale przede wszystkim musi przeanalizować oddziaływanie na zasoby tego głównego zbiornika wód podziemnych 407. Załącznikami do takich dokumentacji powinny być obowiązkowo numeryczne modele hydrogeologiczne, które pozwalają wyliczać tempo i specyfikę właśnie tych zmian. Oczywiście dokumentacje i modele muszą być zatwierdzone i dopiero później na bazie wniosków z tych dokumentacji można przystępować do pracy nad raportami oceny oddziaływania na środowisko dla tych projektowanych kopalń. Wcześniej to nie ma sensu, bo tak naprawdę to jest wróżenie z fusów, nic więcej. No i tutaj zadanie dla strony społecznej jest, żeby to właśnie strona społeczna domagała się tego, właśnie ze względu na ten nadrzędny interes społeczny, ochrona zasobów wodnych, ochrona przyrody, dlatego że niestety inwestorzy często lubią się tłumaczyć, że oni na takim etapie nie mają obowiązku sporządzać dokumentacji hydrogeologicznej. Moim zdaniem z wyżej wymienionych powodów powinien taki obowiązek tutaj być. Dziękuję Państwu za uwagę.